Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj ciekawy materiał na temat planów czwartej i piątej linii warszawskiego metra, których są rozpisane prawdopodobne stacje. Na kanale znajdziecie Państwo również film o planowanej trzeciej linii metra w Warszawie, na temat której powstało dość wiele kontrowersji, które przytaczę w materiale. Źródłami do materiału jest artykuł na stronie warszawa.naszemiasto.pl pod tytułem 5 linii metra w Warszawie. Ratusz planuje kolejne nitki podziemnej kolejki. Tak mogą przebiegać. Oraz artykuł na stronie radiokolor.pl pod tytułem ma powstać nie tylko trzecia, ale też czwarta i piąta linia metra. Wkrótce ruszą konsultacje społeczne. Według przecieków ze studium miasta czwarta linia metra miałaby przebiegać od północy na południe, na zachód od M1. Północna część ma zaczynać się na Myśliborskiej, przez plac Grunwaldzki po cmentarz żydowski. Centralna część ma znajdować się w pobliżu korytarza Popiełuszki, Okopowej, placu Zawiszy, placu Narutowicza, Banacha, Żwirki, Wigury. Południowy odcinek M4 z kolei ma przebiegać przez Służewiec, jej stacja końcowa miałaby znaleźć się na Wilanowie. Piąta linia metra miałaby natomiast przebiegać przez Ursus, plac Tysiąclecia, Skorosze, Aleje Jerozolimskie, plac Narutowicza, plac Konstytucji, Saską Kępę, aż po Gocławek. Ponadto według planów druga linia metra ma być wydłużona z Karolina do stacji Ursus Niedźwiadek, co będzie oznaczało, że stacja metra M2 i stacja metra M5 będą krzyżowały się na stacji Szamoty. Ponadto M5 będzie krzyżować się ze stacją metra M4 na stacji plac Narutowicza oraz z M1 na stacji plac Konstytucji, która to stacja ma powstać w M1. Ostateczną wersję przebiegu poszczególnych linii powinniśmy poznać w 2023 roku. Przedtem będą organizowane konsultacje społeczne, w których ludzie będą mogli składać swoje propozycje na temat przebiegu nowych stacji metra. Według mnie plany, by metro sięgnęło Ursusa, Włoch przez Ochotę, jest bardzo dobrym pomysłem. Dzielnice te są pozbawione dobrej komunikacji do centrum Warszawy. W godzinach szczytu jedzie się dość długo komunikacją miejską. Rozwiązaniem są pociągi miejskie, ale wielu ludzi też ma daleko do poszczególnych stacji. Dlatego budowa metra w tych dzielnicach jest dobrym pomysłem. Jednak pełen kształt tych stacji poznamy w późniejszym okresie. Nie wiadomo też, kiedy zacznie się budowa nowych stacji metra. Głównym powodem są finanse. Nowe stacje metra pochłoną ogromne ilości pieniędzy. Część ma finansowana być z środków Unii Europejskiej. Raczej mało prawdopodobne, by jakaś z nowych linii metra miałaby być ukończona przed 2030 rokiem. A wy co uważacie na temat przebiegu nowych linii metra? Proszę, napiszcie to w komentarzu. Na teraz się żegnam, pozdrawiam i do usłyszenia.